What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! No! You're just dead weight! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC 5. Misja szósta przed nami, gramy jako Nero, z takim oto magazynkiem, let's go. Mamy dwie łapki do przetestowania, z czego obie chcę przetestować na właśnie opcji doładowania. Well, got a pretty smoking body though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah. What the hell? Whoa. He's too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. Aha, to już chyba wiem, jaki będzie boss fight w tej misji. Za dupca! Czego on teraz użył mocy... Szalejący tytan Gilgamesz! O proszę, nazwa tak samo jak... ta broń Dantego w czwórce. W piąstki. Okej, to mamy chyba już jego słaby punkt tłuszczony, że tak powiem. Uuuu! Okej, czyli to jest taka jedna wielka walka po prostu z bossem. Cała ta misja. Czy mogę się tylko dociągnąć na przykład? O, czekaj, tu się mogę dociągać. O, ładnie. O! O! Dobrze! O! Nie! 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 Źle, 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 źle. O! No, ej, come on! Padł. Jedno. A, ja tak wyrzucę w powietrze, okej. No właśnie, dobre pytanie. Gdzie ty się wybierasz, kolego? O, nice, tak też się mogę dociągnąć. Sucio. Dobra. Katapultuj mnie, proszę. O, patrzcie, nawet jest ten. Okej, okay, ciekawe. Tak, co chciałem powiedzieć, nawet jest animacja tego. Dobra, już padłem, co doładuje ten napęd chociaż. Przecież, nie, czekaj. Napęd to za chwilę. No ej, bez jaj, czy zmienił mi cel? Na górę? Dlatego nie mogę w ogóle użyć nawet. Kurde, musiałbym teraz zniszczyć specjalnie te dłoń, żeby używać kolejnych skramiaczy. Szkoda. Dobra, ładuj. No, czemu jeden? Dajcie mi trzeci poziom!
Okej, czyli rozumiem, kiedy tam sobie w tym statku V chodzi i ogarnia, to my jako Nero właśnie walczyliśmy cały czas walczył właśnie z tym Gilgameszem. Nie czekaj, dawaj. Ładowany. Co jest? O, jest V. Siema. What are you doing down there? You didn't think you did that all by yourself, did ya? You know, I bet you taste like chicken. Oh, you ungrateful son. I'll leave this beast to you. I must press on. Okej, to dzieje się po zakończeniu misji od V. Well, guess it's just you and me, cockroach. No, bo to się zaczęło lekko przed. O, niszczycielska dłoń. Jest już nie może użyć zaodowanego ataku. Dobra, jeśli mucisz, to muć. Okej, udało się. Lubię to. No ej, no użyłem podwójnego skoku, halo. A nie, dobra, czyli mogę to użyć, bo po prostu był ten. Bo jest nokautowany. Ej, no come on! Ponożki. Tylko punktu wieży bym poprosił. Raz, dwa. Na górę. Kurde, do tyłu, nie do przodu. Ładuj szybko. Ach, się w miarę udało, powiedzmy. Jezu, nie miałem takich przeciwników, nie? Dobra, zyskałem sobie te... Chociaż, nie, czekaj, gdzieś tu była chyba... Gdzieś tu inny poskamat był. No i dobrze. Troszkę szkoda. Nie lubię takich boss fightów, nie? To jest przeciwnik, który ma tylko i wyłącznie jedną akcję do roboty. I właśnie to jest taka cała misja, nie? Że go zabiję, będzie koniec misji, a nie chcę robić odcinka na 10 minut. Jak już nam go dokończyć, to chcę skończyć w taki fajny sposób. To się gdzieś wybiera wielce? Halo, wracaj tu. W miarę stylowo zakończone, no ale niestety z stylu za dużo za tą walkę to nie dostanę. This thing's a root too. What's going on? What? Gilgamesh to też korzeń Clifforda? Jakim cudem? Yo, ladies away. Got any questions for? Better make it fast. All right. Hey, wait. We could use that. Pick it up. Not that one, the other one. This one? Next to it. Come on, Nico, this one? Sure.
Stary, miałeś do wyboru puszkę z żarciem, puszkę z farbą i kawałek demonicznego czegoś. I ty myślałeś, że jedno bądź drugie ci umam eskę za tę misję, prawda? Okej, ciekawe. Pierwsza misja z eską za pierwszym przejściem. Nice. I... Co? Myśmy się z nim pieprzali godzinę? Ponad nawet. So what happened to him and Trish? They end up like you? Trish, she was captured. I remember that. But I don't know what happened to Dante. Damn it. You can't travel through here in a car. Yeah, we know. We're just waiting on you. There's only one way up that tree. Hang on. I'll get ready. I'm glad to see you look so well. You too, I guess. I found these. If they're of any use to you, they're yours. Wow. I can make something truly awesome out of these. Shocker. Can we trust him? Your guess is as good as mine. He might be useful, though. Enough talking. Get some rest. You need it. Kurde, strasznie mi się podoba, że Nero zmienił się tylko wygląd, jeśli chodzi o model, ale że głos jest dalej taki sam, bo to daje naprawdę spoko klimatu. Yo! Lady, wake up! It's time to get to work. I was just told to get some rest. Oh, you were just told to get some rest? Well, we need to make a path. So start digging. Come on! Get up, get up, get up! Got something to wear that's good for digging? Ooh. Okay. Albo gramy jako Nero, albo gramy jako V. Zagram jako Nero. Okej, ale rozumiem, teraz będę mógł, mam po prostu wybieram jedną jakby z dwóch dróg, powiedzmy. Czyli tak będę musiał przejść grę, znaczy grę, tę misję dwa razy, żeby odblokować kolejną. Hey, I got a new arm for ya. Bicz dalekiego zasięgu, bykowiec. Manipulator czasowy, ragtime. Chyba wiemy, co, które to będzie. To jest chyba to właśnie ta bańka taka, którą wytwarzał inny gracz podczas gry. Dobra, bykowca kupimy... Nie, od razu kupiłbym tak z... A kupmy od razu 9 sztuk, czemu nie? Bykowiec zapewnia największy zasięg ataków. Metalowy bicz pozwala zadawać ciosy z dużej odległości lub przyciągać niektórych ciężkich wrogów. Proszę. Ciężkich wrogów wszystkich nie mogliśmy przyciągać, tylko siebie do nich. A tu proszę, ta proteza umożliwia nam większych wrogów przyciągnąć do siebie. Spoko, tutaj też kupimy 9 sztuk. Ragtime. Pozgamy, że demon w kontrolujący czas wytwarza specjalne pole spowalniające wszystkie obiekty w zasięgu. Tak, to jest dokładnie to czego używał tamten gracz. Dobra, teraz dostosujmy sobie magazynek. Czyli tak, jeden niszczyciel nie zostanie, bo teraz zostanie zniszczony prawdopodobnie, jak tego go wykorzystam. Zamiast drugiego niszczyciela weźmy sobie bykowca. Chłopczyca jest do testów. Gerbera jest ogólnie spoko. Zamek też. Dobra. Może boli mi, że to tak muszę po kolei zamieniać, ale dobra, zamiast tego dajmy sobie to. I zamiast jednej uwertury dajmy sobie to. Zamiast tego będzie Gerbera, a zamiast Gerbery będzie oczywiście nie bykowiec, tylko... Kurde, co tam miałem wsadzony teraz? Jezu, już zapomniałem. A, to. Chłopczyca. Okej, okay, mamy 4 nowe do testu. 4 już nam znane. Oby tylko się nie rozpiżdżyły w trakcie.
To trochę jest głupio, bo na przykład mam te magazynki, nie? Tu mam trzy, ale to jest za każdym razem coś innego, nie? Ale to są po prostu magazynki, które ja sobie ustawiam. Ale to nie jest coś, że wiecie, ten magazyn się skończy i ładuje się ten magazynek w trakcie walki. Nie, skończy się to? No to trudno, radź sobie. No ale trudno. Dobra, ja bym sobie to korzystał. I zaczynamy misję. 15 minut. Ciekawe, czy uda się to ogarnąć w... o wiele krócej. O proszę, Vi chyba tak, Vi jest po drugiej stronie. Okej, czyli chyba będziemy się tak widzieli, widywali co jakiś czas. O, nowy typ przeciwnika. Brutalny instynkt. Riot. Okej. No to już czekam, kiedy przyjdzie mi się z nim zmierzyć, nie? Dobra, tu mamy... O, mamy to! To świetnie, akurat sobie wykorzystał. Aha, nie mogę. Dobra. Ej, come on! Dawaj go. Pięknie. O, ale patrzcie! Nie zniszczyło mi tego od razu. Kurde, może jak nie lubię tych przeciwników. Czekaj, no. Nice, jeszcze weszła kontra. Ej, bez jaj. No i kurde, zabijam ją finalnie, po prostu nawalają z nią. Czemu nie złapał tego niszczyciela od razu? To jest takie dziwne. Dobra, tutaj czy na dole coś się kryje? Mamy tutaj trochę orbów. To skończę, przegarnę. Jak nie na Nero, to na Dantego się przydadzą, bo Dante się na bank pojawi, nie ma bata, żeby się nie pojawił. To jest jak ogrywalna postać, no bo wątpię, żeby... Takie... Oj, proszę, kolejna złota kula. Nie ma bata, żeby się nie pojawił Dante w grze, która de facto jest chyba zwieńczenie, powiedzmy, całej historii Dantego. Jeśli pojawi... Z tego, co słyszałem, to Dante... W jakimś stopniu ta gra kończy historię Dantego, więc... Jestem ciekaw, jak się zakończy jakaś ta historia. O, jakieś gniazdo mamy. Okej! Dobra, go, 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 go! Raz, dwa... Pięknie. Spawner zniszczony, walka na A skończona. Spoko. Tam częściej nic nie ma, więc idziemy dalej. Troszkę żyćko odzyskamy. No i dalej. Tak się rozglądam z jakimiś sekretnymi misjami, co nie, ale... Oho, mamy tu nasze rajoty. Dobra, najpierw trzeba zniszczyć to, żeby im ustalił ich więcej. Dobra, padło.
Dobrze. Chodź tu. O no. Chodź, 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 chodź. O, ładnie. Pierwsza eska jako Nero, jeśli chodzi o walkę taką nie w misji tej. Nie w misji sekretnej. Okej, to już mam potestowane, jeśli chodzi o zwykłe użycia. Jeszcze bym chciał zobaczyć, jak wygląda doładowane użycie tego skramiacza. O, ragtime akurat, super. To też wykorzystamy. Dobra. Oj! O, a nie, chyba. Tak, to jest przeciwnik jednak, dobra. No, swego rodzaju przeciwnik, powiedzmy. Okej, okay, trochę orbów zgarniętych. Proteza przetestowana. To mi się podoba. Dobra, ale widzę, że chyba jeden strzał, ten doładowany z róży, powinien te grzybki strzelające elektrycznością zabić. Odblokujemy sobie kolejne przejście. Muszę zobaczyć, czy na przykład trzy strzały też w to zadziałają, te wzmocnione. Bo jak tak, to nie będę musiał tyle tego mucić, jeśli chodzi o przejście. Ale jeszcze jest, trzeba się dostać doładowanie na przykład właśnie tej rączki. No, już tam gdzie widać było. Już walczy. Dobra, mamy iść tam oczywiście. A więc sprawdzimy oczywiście drugą stronę, zbierzemy orby i tak dalej. Dobra, jeśli jest tu gdzieś jakaś sekretna misja, no to jeszcze jej nie znalazłem. Dobra, okej, mamy znowu to. Dobra, czekaj, doładujmy. O, szty! Dobra, doładujmy wykopca. Okej, doładowałem, ale nie wykorzystałem. A żeby cię chuj strzelił! No come on, zniszczył mi to naprawdę! Dobra, popczyca. Nice! Ej, co jest? Dobra, muszę powiedzieć, że zajebiste było teraz użycie tego. Tych chłopczycy. Wynajmniej jeśli chodzi o róże. Okej, czy to nie jest takie to jest takie doładowanie po prostu na chwilę, na jakiś czas. Bo dostałem raz z tego i mi to zniszczyło. Okej, dwa strzały wzmocnione wystarczają, żeby to zniszczyć. Good to know. Nie będę już musiał tyle mucić, jeśli chodzi o mieczyk. Tylko patrzcie, kurde, miałem pełny magazynek, a za chwilę mi się skończą w ogóle te poskramiacze. Okej, guess I'm going down. No, no to wygląda, Nero. Tutaj więcej czerwonych orbów. Tak, rozglądam się z sekretami wszelakimi. Czy to niebieskimi kulami, czy to fioletowymi. Tylko zastanawiamy, czy skoro misja jest podzielona dla dwóch postaci, to czy to nie znaczy, że ja będę musiał, żeby zdobyć wszystkie sekrety, czy nie będę musiał oboma postaciami tej misji jednak przejść? To jest bardzo dobre pytanie.
tu nie przejdę, czyli muszę iść tędy, ale tu jeszcze mamy troszeczkę czerwonych orbów, które z chęcią zgarnę. Bo tego nigdy mało. Dobra, tutaj. Więcej czerwonych orbów. Tak, tu nie wskoczę, tutaj nie przejdę. Tutaj, tutaj mam jeszcze, rozumiem? Tak? Tu na górę? Nie, tu mam po prostu wyjść tędy. Jak człowiek. W normalny sposób. Okej, kolejna walka. No kurde, i nie wyszło mi combo. Okej, tego o dziwo na ziemi mogę dociągnąć, do powietrza już nie, czyli na niego bykowca muszę wykorzystać. A, naprawdę? Dobra, powiedzmy, że w miarę stylowe zakończenie, jeśli chodzi o ciachnięcie na koniec, ale kurde, wypłukałem się totalnie z moich poskramiaczy. Ja pierdzielę. Daj tam ich więcej teraz, please. O, Jezus, jak na zawołanie. Tylko czemu błogą przyjemność akurat? Akurat błoga przyjemność to jest poskramacz, który najmniej mi się podoba. O, tam jest kolejny mega niszczyciel. Dobrze. No, biegusiem. Zgarniamy. Czekaj, tędy? Nie, to jest do odblokowania ewentualnie, a odblokowanie powinno być gdzieś na górze. Dla ordy, tak po prostu, sobie wiszą w powietrzu. Kurde, fajna muzyka gra, to muszę przyznać. Tak patrzę, kurde, gdzie jest może... Chcą zniszczyć, nie? Te, wiecie, źródło. A, okej, okay, nie, ja mam po prostu iść tędy chyba. No, muszę przeciwnicy spełnią. No naprawdę! Okej, to było niezłe. Kurde! Chyba daj mi te grzyby. Ja nie wyrobię z tym jednym, jakby da mi te grzyby ciągle. Kiedy mi te grzyby ciągle namawiały. No, Jezus, ale żeś poleciał teraz, chłopie. To jeszcze raz. Raz, dwa, trzy.
Dobra, jedno poszło. Ładować się. Zdychaj. No i dobra. Jakoś poszło. Tylko trochę szkoda, że w taki dziwny sposób, będąc szczerym. Ale lepszy ryc niż nic. Okej, ale fajnie, że udało się teraz ją wykończyć bardzo szybko tym niszczycielem. Jest, dobra, nie zniszczyło mi tego na szczęście, ale proszę, czyli oni mają to samo, co jest na tym, co było na tych od Echidny, w takich jaszczurkach, powiedzmy. Okej, to było ładne. To prostego z tego wyciągnąłem. Poszedł? No, dobra. Jakoś to wyszło, taki fajny strzał był na koniec. Ej, ale podoba mi się ta niszczycielska dłoń. Głównie przez to, że mocno potrafię się w nią wczuć dzięki temu właśnie, że to jest po prostu łapka Nero przed jej urwaniem tak naprawdę, więc łatwiej mi się wczuć w nią właśnie. Dobrze wyczuć moment, kiedy ją wykorzystać. Przeciwnika dobić i tak dalej. Tylko dla przejścia, tylko gdzie, którędy mamy iść. Dobra, nieważne. Czyli jednak idziemy w lewo, nie w prawo. Na górę. Okej, okay, teraz będziemy pod drzewkiem chyba. O, niedaleko jesteśmy. Tylko to jest to pomniejsze drzewko dalej, czy to już jest to główne drzewo? Jezu, cały ten świat to w cholerę poszedł, widzę. Jak oni potem chcą się z tego odbudować? Muszę być ograniczony z cudem. Ile w ogóle jest możliwe? Dobra, tu mamy kryształ z orbami. To z chęcią przygarnę. Okej, tego wystarczy po prostu machnąć. Wystarczy. Okej, albo jeden po prostu pojedynczy strzał wzmocniony też wystarcza. Okej. Raz, dwa. No kurde, nie zdążyłem. Ale blisko było, bardzo blisko było, żeby to rozbić od razu. Dobra, tu na dół nie zejdę, chyba że tędy. O! Widziałem te cienie, coś tu lata i będzie mnie atakowało, jak nic. Jakieś niebieskie ognie. To jakiś bossik? Już? Będzie jakiś boss czy coś? W jakimś teatrze jesteśmy to na pewno. Jest cutscenka. Jest V. No będzie boss jak nic. Znękany dowódca. Proto Angelo. Mroczny rycerz Scudo Angelo. O kurde, serio, to taki boss zbiorowy? Nice. Getting the band back together, huh? What evil lurks? I must destroy. I thought that was the plan all along.
Okej, można i tak. Let's go. Co to jest, boss czy... Nie, to jest zwykły przeciwnik. Oh god damn it. No, czekaj, chodź tu. Okej. W powietrzu? To samo, tylko lepiej, bo jest bezpieczniej, mam wrażenie. Dobra, raz, dwa. Wydobił? Chyba nie. Chodź, chodź, chodź. Gleba! I... cyk! Udało. Kontra mi weszła przez przypadek, nie wiem w kogo. Okej, okay, z tym jest to samo. Jest jaki, tu jest chaos totalny, ja tu nic nie widzę. Mucimy! No nie, i przerwanie mi mucenie. Nieładnie, panowie. Nieładnie. Nie lubię, jak się przerwa mucenie nieprzyjaciela. Ono. Wszystkie trzymały w ogóle, to jest niewiarygodne. Nice. Ja mam wrażenie, że gra bardziej punktuje chyba użycie niszczyciela niż w powietrzu. Kurde, nie wyszło, chciałem go tak fajnie zabić. Dobra, jeszcze jeden został, ten zwykły. Nice! Udało się skończyć tak jak chciałem. Tylko szkoda, że na pomniejszym przeciwniku, nie tym głupym kapitanie jakby, ale... Może być jak dla mnie. Oczywiście w idealnym momencie zaskoczyliśmy. Tired already? I just remembered something. This town was attacked once before. Is that so? I was here. I can still see it. Wspominki z przeszłości. In fact, I was playing right here. That was the house. Oh, this is where we part ways. You go ahead. You're gonna miss all the fun. No, I must seek out the devil's sword Sparta. What? Yeah, I don't think that's such a good idea. Trust me. You're not the only one who thinks so. But to win this fight, we're going to need all the help we can get. Not the only one. What the hell aren't you telling me? No tego, że chyba Gryf jest też przeciwny. Chyba, że to było nawiązanie do Dantego. Jest znowu Eska na misji, co jest? Za co Eskę dostałem teraz? Walka na A, tutaj dostałem Eskę, jak? Demoniczny król. 15 czerwca, 9.56. Guess there's no point thinking about it. Nie drgnie. Jezus Maria. Perfect timing. Now we're starting to act like a team. Ew. You like flirting with me? Knock it off. Get in the car. Jezu, ale no, one się o milimetr nie przesuną, nie? Oh my god.
Zagił wielu takie akcje. Po prostu patrzysz i takie szybka kalkulacja. Ruszyć się czy się nie ruszyć? I stwierdzasz, a po co? I zatrzyma się. Masakra. Dobra, kolejnej misji nie będę rozgrywał, ale sobie już wsadzę poskramiacze bynajmniej do magazynka. Dobra. Błogą przyjemność na uwerturę bym zamienił. Tu nie będzie puenta. Tu nie będzie chłopczyca, bo strasznie mi się ten poskramiacz spodobał. Albo nie, tu niech będzie uwertura, a jako drugie i trzecie niech będzie chłopczyca, bo chcę to przetestować. Szósty niech będzie bykowiec. Siódmy niech będzie ragtime. No i zostaje mi jedno miejsce, ewentualnie na coś, ale nie, to sobie chyba zostawię to jedno puste miejsce, żeby w razie W jakiś poskamecz podnieść. Tutaj co mi proponuje Niko? Dwie uwertury, dwa bykowce. Jedno takie, dobra. Ty, a to zielone to jest co? To jest Grebera? Chyba tak. Pokaż. Tak, to jest Grebera. No ale Greberę mam lepszą, znaczy lepszą, w sumie to jest to, bo na przykład... Mam dwie Grebery na przykład tutaj, nie? Tylko wiecie, jaka jest różnica między tą, a tą Greberą? Ta, wiecie, też jest fala uderzenia, tylko ta to jest takie dupnięcie przed siebie. To jest odrzucenie typa. A ta to jest tak, że jest ta fala, ale my jakby lecimy z tą falą, znaczy z, w sensie inaczej. To jest też takie dupnięcie, tylko my nie stoimy w miejscu. Bo zwykła Gerbera po prostu wywala typa do przodu. A ta Gerbera wywala typa do przodu, ale nas jeszcze odrzuca do tyłu. Więc nie powiem, to jest dość intrygujące, bo ta tak nie robi. A tutaj wynika na to, że to jest tylko z inny skin jakby dla tego poskramiacza, no ale... No, najwidoczniej... Ktoś stwierdził, że chyba jednak tak nie zrobią. Kurde, ten niszczycielska to jest naprawdę zajebista, nie? Tego naprawdę żałuję, że to tak ten... Że to działa... Że właśnie te poskramiacze są tylko jednorazowe. Znaczy jednorazowe, no wiecie. Jeśli go przeładuje, no to jest jednorazowe, nie? Ale... Szkoda, że nie mogę tego... mieć więcej przy tym, i więcej. Po prostu, że mam tego ten limit na 8, a nie po prostu, że o, pyk i losowanko po prostu z tej całej puli, jaką mam, co mi się teraz wylosuje, nie? To trochę boli. No ale okej. Okay. Ósmą misją będziemy się zajmowali w kolejnym materiale. Ode mnie to będzie już tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia DMC 5 w kolejnym odcinku. Cześć!